laty, które ze wzruszeniem przyszły powspominać. No i jak zwykle szczytny cel, dlatego że niezmiennie stowarzyszenie od lat wiąże każdy swój koncert z akcją charytatywną. Tym razem zbieramy na leczenie 7-letniego Bartosza, który choruje na złośliwego raka mózgu, a więc jest to bardzo poważna sytuacja życiowa. Chcemy mu jak najbardziej w tym pomóc, stąd nasi członkowie oprócz tego, że tańczą nieodpłatnie, to jeszcze zrobili mnóstwo stroików, mnóstwo rzeczy, ozdób świątecznych na kiermasz i upiekli chyba około 200 blach ciasta. Tak więc jeżeli jest ktoś tutaj z nami, to mam nadzieję, że będzie miał zarówno przeżycia takie artystyczne i estetyczne związane z tym, co dzieje się na scenie, ale także jest coś bardzo dobrego dla podniebienia i smacznego. Jaki jest przepis na to, żeby przyciągać już teraz pokolenia, żeby właśnie zajmowały się takimi artystyczną, kulturalną stroną życia? Nigdy się nie zastanawiałam nad tym, jaki jest przepis, nigdy też nie robiliśmy specjalnych naborów. Ja myślę, że udziela się nawzajem, nie udziela się radość i ekspresja życiowa tancerza, a im moja pasja. I to jest chyba ten jedyny przepis, robić to z miłością i rzadko kto ma to szczęście, co ja w życiu, że robi to, co kocha i codziennie cieszy się, że idzie do pracy. Gratuluję i dziękuję bardzo. Jeszcze, Aldona, co czuje Aldona Kupa-Gawron w takim dniu, kiedy ćwierć wieku minęło od tego początku, od tego zaistnienia źródła? Pani Aldona Krupa próbuje nie liczyć, ile sama ma lat. Nie, czuję wielką satysfakcję. Jeżeli ktoś nas pyta, co jest naszym największym sukcesem, czy Mistrzostwo Świata, czy Europy, czy jakieś weryfikacje CIO, największym sukcesem jest to, że istniejemy, że ciągle jesteśmy na fali, że ciągle jesteśmy razem, mamy mnóstwo pomysłów, mnóstwo planów, które realizujemy. Myślę, że z pożytkiem i dla tych, którzy tańczą, grają, śpiewają, i z pożytkiem dla odbiorców, czyli dla widowni, no i przede wszystkim naszego miasta i powiatu. Najważniejsza podróż, źródła w przeciągu tych 25 lat, nie da się wybrać. Nie da się, nie, to jest takie mnóstwo krajów, że nie da się wybrać. Każda podróż jest fajna, dlatego że nas scala razem. Ile osób przewinęło się przez źródło w ciągu 25 lat? Też nie, się nie policzę. Da. Proszę mi zadać to pytanie przy 30-leciu, bo zadam sobie to. A ile aktualnie liczy? To tak jest kilkaset. Ciężko, na pewno. No, myślę, że tak. Tak. Dobrze, no. A nie da się też powiedzieć, która formacja jest jakby najważniejsza. Absolutnie, czy ma torebki, czy... nie. Absolutnie. Wszyscy są dobrze, tak samo ważni. Dobrze, dzięki.